Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o stanowisku kościoła, ukraińskiego kościoła grekokatolickiego dotyczącym zbrodni wołyńskiej i dotyczącym akcji Wisła przeprowadzonej przeciwko Ukraińcom przez komunistów w Polsce w latach 40. I tak, ostatnio w drugiej połowie lipca ukazał się na portalu Katolickiej Agencji Informacyjnej i później na innych portalach wywiad przeprowadzony przez jednego z dziennikarzy Kaj z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. I ten wywiad dotyczył formalnie zakończonego właśnie synodu biskupów w Przemyślu, synodu biskupów ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Miał się odbyć wcześniej w Kijowie, tak było zaplanowane, ale ze względu na wojnę odbył się w Przemyślu. Pamiętajmy o tym, że kościół grekokatolicki no to kościół pełen męczenników, heroiczny, za czasów rządów komunistów na terenie Ukrainy, kościół, który podlega Rzymowi. Na wszystkie nominacje biskupów idą z Rzymu. I tak, w tym wywiadzie arcybiskup Światosław Szewczuk mówił o synodzie, mówił o zbrodniach rosyjskich na Ukrainie teraz, w trakcie trwania wojny, i odniósł się też do spraw ukraińsko-polskich, polsko-ukraińskich. I tutaj wybrałem sobie dwa fragmenty. Pierwszy. Nasz synod odbył się w Polsce i tym samym jeszcze bardziej odczuliśmy, że więcej nas łączy niż dzieli. Widzimy, że nasze wspólne rany można zagoić. Cieszę się niezwykle, że pomiędzy Polską a Ukrainą wzrasta wzajemny szacunek i porozumienie. Co ważne, rządy naszych krajów przygotowują listę trudnych spraw, które musimy podjąć, żeby ofiary rzezi wołyńskiej zostały odpowiednio uszanowane, ale też ofiary prześladowań Ukraińców na terenie Polski. Znaczy, zobaczmy, w tym momencie pojawia się słowo uszanowane, nie ma wskazania winnych i to słowo uszanowane odnosi się do ofiar rzezi wołyńskiej, jak i do ofiar prześladowań Ukraińców na terenie Polski. O jakich prześladowaniach Ukraińców na terenie Polski mówi arcybiskup? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, zauważmy, że to jest sformułowanie bardzo ostrożne jednak, na terenie Polski. Nie przez Polskę, nie przez państwo polskie, tylko na terenie Polski. Ale podkreślę, cytuję dalej ten wywiad wypowiedzi księdza arcybiskupa. Podkreślę, że nie chcemy się rozliczać, ale leczyć rany naszej wspólnej historii. Kiedy ta lista kroków dla uzdrowienia pamięci powstanie, to Ukraina jest gotowa zrobić pierwszy krok. Na pewno pierwszym krokiem będzie proces ekshumacji szczątków ofiar wołyńskiej tragedii. Na pewno hasłem naszego kolejnego etapu polsko-ukraińskiego pojednania będą słowa pamiętamy i wybaczamy. Razem pamiętamy i razem wybaczamy. No my wiemy, o czym mamy pamiętać i co mamy wybaczać Ukraińcom. No teraz jest pytanie, czego oni od nas oczekują, gdy arcybiskup mówi, że mamy pamiętać o ukraińskich ofiarach na terenie Polski i prosić o wybaczenie. No bo jeżeli Ukraińcy pamiętają i wybaczają, no to co oni wybaczają? Coś, o co my powinniśmy prosić o wybaczenie. No i teraz jest pytanie dziennikarza Kaj, czy ukraiński kościół polsko-katolickich wesprze działania ukraińskich władz w sprawie ekshumacji i pochówku pomordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Odpowiedź arcybiskupa. Oczywiście, że tak. Tak samo mam nadzieję, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce poprze wszelkie inicjatywy potrzebne dla uszanowania ukraińskich ofiar akcji Wisła. Znowu tutaj jest termin uszanowania. Pamiętajmy, że tak jak ten termin padł już, że Ukraińcy mają uszanować ofiary rzezi wołyńskiej. Pamiętajmy, że mord jest przestępstwem i grzechem bez względu w czyim imieniu i kto go popełnia. Z tego zdania mogłoby wynikać, że w ramach akcji Wisła nastąpił mord, który był przestępstwem i grzechem. I tąka aluzja, lekka sugestia, że to Polacy w tym maczali palce. No i teraz, co to była akcja Wisła, czy inaczej operacja Wisła? Niektórzy, szczególnie młodsi Polacy, mogą nie wiedzieć, niektórzy starsi Polacy mogą nie pamiętać. Sięgam do Wikipedii, najprościej. Akcja Wisła to była akcja pacyfikacyjna o charakterze polityczno-wojskowym przeprowadzona w latach 1947-1950 przez struktury państwowe Polski Ludowej przeciwko ukraińskiej powstańczej armii i organizacji ukraińskich nacjonalistów działających na terytorium państwowym RP w celu odcięcia walczących oddziałów UPA od naturalnego zaplecza. Mam tutaj dwa zastrzeżenia do tego zdania. Pytanie, czy to wtedy już była Polska Ludowa? I drugie, że Polska Ludowa to nie była Polska, prawda? To były na rosyjskich bagnetach zbudowane przez komunistów, polskich zdrajców, struktury quasi-państwowe. To nie było państwo polskie. Absolutnie. I teraz, na czym polegała ta akcja Wisła? Polegała ona na masowej deportacji, wysiedleniu całych wsi i osad oraz rozproszeniu ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej, obszary na wschód od Rzeszowa i Lublina, głównie na ziemię zachodniej, która objęła Ukraińców, Bojków, Dolinian i Łemków oraz mieszane rodziny polsko-ukraińskie. Akcja przeprowadzona została przez Ludowe Wojsko Polskie, a nie Ludowe, ani Polskie, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz agendy cywilne, Państwowy Urząd Repatriacyjny, ale nie polskiego państwa. Formalną decyzją o akcji Wisła podjęło Biuro Polityczne KC PPR 29 marca 1947. Znaczy, zobaczmy, nawet nie PZPR, tylko PPR, prawda? To komuniści, którzy nie mieli nic wspólnego z Polską i z państwem polskim, podjęli takie decyzje. Przyjmuje się, że akcja trwała od 28 kwietnia do końca lipca 1947 roku, chociaż ostatnie wysiedlenia miały miejsce w roku 1950. Szacuje się, iż w wyniku akcji wojskowej rozbito siły UPA w liczbie 1500 ludzi, 17 sotni oraz uwięziono 2900 aktywnych lub domniemanych członków OON, na przykład w obozie pracy w Jaworznie, a wysiedlenia objęły ponad 140 tysięcy osób cywilnych. Pierwotnym kryptonimem tej akcji był Wschód, zmieniony później na Wisła. Według Ryszarda Torzeckiego decyzja o przeprowadzeniu akcji Wisła zapadła najprawdopodobniej w Moskwie, dopiero później zostały przyjęte decyzje Biura Politycznego KC PPR i Państwowej Komisji Bezpieczeństwa. Analogiczną opinię wyraża Grzegorz Motyka. W październiku 1947 władze ZSRR przeprowadziły równolegle akcję Z, Zachód, w wyniku której z terenu Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej MGB deportowało na wschód ponad 76 tysięcy Ukraińców oskarżonych o sprzyjanie UPA. Akcja Wisła została przeprowadzona po zakończonym przymusowym wysiedleniu do ZSRR ludności ukraińskiej w latach 1944-1946, które nie objęło całej ludności ukraińskiej. Do dziś budzi ona kontrowersje i jest różnie interpretowana przez historyków. Tomasz Stryjek uważa, że jej głównym zadaniem było nie tyle zniszczenie UPA, ale czystka etniczna wymierzona przeciwko niepolskiej ludności zamieszkującej tereny Polski południowo-wschodniej i określa ją mianem czystki etnicznej przeprowadzonej samodzielnie przez władze komunistyczne Polski autonomicznie wobec Moskwy. Czesław Partacz uznaje ją za zbrodnię komunistyczną. Znaczy, jeżeli nawet została przeprowadzona przez władze komunistyczne niezależnie od Moskwy, to nie były polskie władze, to nie były władze państwa polskiego, to było PPR, organizacja uznawana za przestępczą w okresie międzywojennym, bo to była organizacja przestępcza, byli to zdrajcy. Nie byli to Polacy. I teraz w haśle Akcja Wisła jest rozdział pod tytułem Obóz w Jaworznie. I tam czytamy: inteligencję księży grekokatolickich, osoby podejrzane o współpracę z UPA i organizacjami nacjonalistycznymi oraz często także osoby przypadkowe kierowano z punktów zbornych do więzień lub Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, utworzonego w kwietniu 1947 roku. W obozie tym znalazło się prawie 3873 więźniów, 2781 Ukraińców, w tym 823 kobiety, 22 księży grekokatolickich, 3 księży prawosławnych, z czego ponad 150 zmarło. Nawet nie mówi się, że zostało zamordowanych. Obóz w Jaworznie był w rzeczywistości byłym obozem koncentracyjnym. Po II wojnie światowej obóz został zaadoptowany na potrzeby nowego reżimu decyzją Biura Politycznego KC PPR. Centralny Obóz Pracy w Jaworznie funkcjonował jeszcze do stycznia 1949. Później wśród skazanych w obozie tym znaleźli się przede wszystkim polscy działacze niepodległościowi, żołnierze AK, górnicy, Niemcy. No i teraz pytanie, czy komuniści przeprowadzili akcję Wisła? I ja na razie jakby się odcinam, prawda, to nie Polacy zrobili, to nie polskie państwo legalne zrobiło. Natomiast jest pytanie, co by zrobili Polacy, gdyby wtedy na terenie Polski było prawdziwe państwo polskie. No i teraz zobaczmy, że w 1956 roku zaczęto rozliczać różne zbrodnie stalinowskie i między innymi komuniści zaczęli rozliczać, i między innymi zastanawiano się nad akcją Wisła i w ramach tego zastanawiania się, w ramach takich spotkań wypowiedział się komendant główny Milicji Obywatelskiej Stanisław Wolański. I powiedział on, bo wcześniej wypowiedział się Hibner, towarzysz Hibner, który powiedział, że no, jednak Ukraińcy jakoś zostali skrzywdzeni podczas tej akcji. I ten Wolański, odnosząc się do wypowiedzi Hibnera, powiedział: zgadzam się z towarzyszem Hibnerem, że w owym czasie akcja W była nieuchronną koniecznością. Innej drogi nie było. Bezskutecznie rzucano z frontu dywizje. Warunki terenowe, pomoc absolutnie całej ludności dla UPA stworzyły konieczność poderwania bazy, aby można było zlikwidować bandy. Znaczy, pamiętajmy, że tutaj działało UPA, które mordowało Polaków. Gdyby było polskie państwo niepodległe, prawdopodobnie sytuacja byłaby ta sama i jakby te władze zareagowały, prawdopodobnie też przez akcję podobną do akcji Wisła, bo najprawdopodobniej innej możliwości powstrzymania działalności tych band nie było. No i teraz, co się działo ostatnio w odniesieniu do akcji Wisła? W 1990 akcję Wisła potępił Senat Rzeczpospolitej Polskiej. W 2002 prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wyraził ubolewanie z powodu przeprowadzenia tej akcji. W styczniu 2007 Światowy Kongres Ukraińców zażądał od Polski oficjalnych przeprosin za akcję Wisła, jak również wypłacenia odszkodowań dla jej ofiar. To Polska tutaj nie może przepraszać, bo nie ma za co przepraszać. To nie było polskie działanie. to tak samo moglibyśmy przepraszać teraz, rząd polski na przykład mógłby przepraszać społeczeństwo polskie za stalinizm. No to absurd, kompletny absurd. I 27 lutego 2007 roku prezydent Polski Lech Kaczyński i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko we wspólnym oświadczeniu potępili akcję Wisła i stwierdzili, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka. Prezydent Juszczenko stwierdził 27 kwietnia 2007 roku, iż winowajcą tej operacji był totalitarny reżim komunistyczny. Więc jakby Juszczenko przyznał, że to nie Polska, nie państwo polskie, nie naród polski, tylko totalitarny reżim komunistyczny, dodajmy podległy Moskwie. 28 kwietnia 2007 roku oświadczenie wywołało reakcję polskich historyków, to powyższe. Grzegorz Motyka z PAN-u stwierdził, że polskie władze musiały i miały prawo zwalczać UPA, znaczy nie polskie, ale powiedzmy, że władze komunistyczne musiały i miały prawo zwalczać UPA, która dążyła do okrojenia terytorium Polski. Ale nie może to usprawiedliwiać zastosowania odpowiedzialności zbiorowej. Z kolei Ewa Siemaszko zauważyła, iż jako jedynego winowajcę poczucia krzywdy związanej z akcją Wisła dostrzega się komunistyczne władze, natomiast pomija się antypolski program i działalność UPA. I teraz zobaczmy, powróćmy do tego wywiadu. Znaczy, tutaj jest postawienie przez księdza arcybiskupa głowę ukraińskiego kościoła grekokatolickiego, niejako postawienie znaku równości pomiędzy rzezią wołyńską a akcją Wisła, bo tutaj się jakby wymienia te dwa fakty. I teraz one są nieporównywalne, znaczy wygląda to jak jakieś nadużycie, bo one są nieporównywalne pod dwoma względami. Rzeź wołyńska to są setki tysięcy zamordowanych w bestialski sposób ludzi, a w wyniku akcji Wisła zmarło, znaczy w trakcie akcji Wisła zmarło 150 osób, bo nie wiemy na co, z jakiego powodu, i nie było to działanie Polaków, bo rzeź wołyńska była działaniem Ukraińców, nie było to działanie Polaków, tylko komunistów z PPR, Polskiej Partii Robotniczej, która nie była ani polska, ani robotnicza. I mordercami najprawdopodobniej nawet nie byli ludzie narodowości polskiej, bo wiemy, kto wtedy był w Urzędzie Bezpieczeństwa i kto działał w strukturach tak zwanego państwa komunistycznego. I zauważmy dwie rzeczy. Zwierzchnik kościoła ukraińskiego grekokatolickiego proponuje użycie formuły pamiętamy i wybaczamy, razem pamiętamy i razem wybaczamy. No i teraz oni pamiętają i wybaczają akcję Wisła. Nam. To coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I druga rzecz, że ten wywiad, te wypowiedzi księdza arcybiskupa mi się podobają. Dlaczego? Dlatego, że z nich by wynikało, że nie było żadnych przestępstw państwa polskiego czy narodu polskiego przeciwko Ukraińcom, jeżeli tutaj jest wymieniona tylko akcja Wisła, za którą my nie odpowiadamy. I przy okazji zobaczmy jedną rzecz. Ja pamiętam, jak powstawała Liga Polskich Rodzin, byłem zaszokowany w pewnym momencie, zbulwersowany i zgorszony, kiedy Roman Giertych powtarzał, i za nim wielu narodowców z tej jego partii, nie mówię o Lidze Polskich Rodzin, tylko o Stronnictwie Narodowym, powtarzali, że PRL był państwem polskim, tyle że niedemokratycznym. I stąd Giertych uważał, czy ci narodowcy od Giertycha uważali, że Kukliński jest zdrajcą, bo zdradził państwo polskie i nie należą mu się żadne pomniki. Prawda? Zobaczmy, jakie to przerażające jest i do czego prowadzi twierdzenie, że PRL kiedykolwiek był państwem polskim, bo to prowadzi do przyjęcia przez nas odpowiedzialności za to, co robił Bierut, Urząd Bezpieczeństwa, Berman i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie było państwo polskie i to trzeba podkreślać. I przerażające przy okazji jest to, że państwo, które powstało w 1989, czy ono powstało w 1989, tam był Jaruzelski i komuniści, no ale powiedzmy państwo, które dzisiaj funkcjonuje, jest to państwo, które przejęło długi PRL-u, jakby uznając, że stanowi ciągłość tego PRL-u i przejęło dorobek prawny PRL-u, prawda? Nie budowano po 1989 roku prawa od zera, tylko na prawie PRL-u, tak jakby to państwo, które dzisiaj mamy, było ciągłością PRL-u, prawda? I tutaj to wszystko się teraz mści, bo Ukraińcy, zwierzchnik kościoła ukraińskiego kościoła grekokatolickiego ma pewne podstawy, żeby żądać, żeby nam wybaczać i żeby żądać od nas zadośćuczynienia za akcję Wisła, no bo będzie mógł powiedzieć, że w jakimś sensie to państwo, w którym żyjemy, jest ciągłością tamtego państwa. No więc tutaj przy okazji pokazuje się ta paranoja i moralny brud dzisiejszych władz, które odwołują się wciąż na przykład do dekretu Bieruta, który nie był ani polskim prezydentem, ani polskim politykiem, ani nigdy nie reprezentował polskiego państwa. I teraz zobaczmy, jaka będzie przyszłość, bo tutaj widzimy pewną perspektywę. Jeżeli o tym mówi arcybiskup, zwierzchnik kościoła ukraińskiego, grekokatolickiego, że będzie mowa w przyszłości o akcji Wisła jako tym, za co my jakoś odpowiadamy, no to nie do końca to dobrze widać, bo oczywiście możemy potępić akcję Wisła, potępić różne działania władz komunistycznych, jak potępiamy w całości stalinizm w Polsce jako obce sowieckie ciało, ale nie jest to nasze działanie i jeżeli były tam jakieś zbrodnie, to nie jest to nasza zbrodnia i takiego podejścia nigdy nie, takie podejście nigdy nie powinno mieć miejsce. To tyle na dzisiaj, tak krótko i po łebkach, bo to jest trudny temat, no ale myślę, że trzeba było to wszystko powiedzieć, co powiedziałem. Dziękuję bardzo.